Tuż po gali z nami żona Rafała Dudka, Katarzyna. Katarzyna, powiedz, jak ci się podobała cała gala i jak występ męża? Cała gala, myślę, że to było spore wydarzenie, które był to egzamin, który zdaliśmy na piątkę. Cała hala wypełniona. My w ogóle lubimy takie kameralne gale, bo naprawdę możemy zebrać full ludzi w danym miejscu i jest świetny doping, który niesie naszych zawodników. Także pod tym względem było ekstra. Jeśli chodzi o walkę męża, kurde, bo ja tak nie potrafię udawać. No myśleliśmy, że to troszkę dłużej potrwa. Sprawdzaliśmy zawodników. I wiem, że Rafał, on się lubi bić. On się lubi bić, więc na pewno będzie w domu kiepsko przez najbliższe dni. Znaczy nie, że będzie mnie bił, ale na pewno nie będzie zadowolony. Słuchaj, będąc na walkach Rafała, mocno się denerwujesz? Przeżywasz te walki? Jak to wygląda? Czy ty już masz, że tak powiem, wewnętrzny spokój, bo już kilka tych walk widziałaś? Nie da się mieć wewnętrznego spokoju. Myślę, że z czasem ci przeciwnicy są na coraz lepszym poziomie, coraz wyższym, więc tym większe nerwy się jednak wkradają podczas tych walk. Ja się bardzo denerwuję naszymi zawodnikami, bo Rafał... Ci, którzy nas znają, wiedzą, że ja go rzadko chwalę, ale tutaj muszę przyznać, że on prezentuje bardzo dobrą formę jak na swój wiek, bo niektórzy wiem, że już by chcieli, a że może już nie, ale z tego, co ja widzę na treningach, gdzieś mu coś odpaliło drugi raz i naprawdę jestem z niego bardzo dumna, ale ja tutaj bardziej denerwuję się też naszymi zawodnikami. Ja prowadzę od lat grupę dziecięcą i część naszych zawodników, tak jak na przykład Tomasz Brotoń, nasz Biku kochany, czy na przykład Daniel Majka, to byli zawodnicy, którzy byli u mnie przed lustrem. Ja byłam ich pierwszym trenerem, więc ja oczywiście w pierwszym rzędzie tutaj krzyczę, że... Jak to możliwe, tak młoda dziewczyna? To się da wyciąć? Nie. Ale ja teraz muszę powiedzieć, ile ja mam lat. Nie, bo ja po prostu ja używam dobrych kremów. Ja nie jestem taka młoda, tylko no. No. To inaczej się zapytam. Kiedy zobaczymy Cię na Fame MMA albo na przykład na gali FFF? Jesteś skłonna przyjąć takie wyzwanie? Ja widzę, że bierze to. Ja nie ukrywam, że kiedyś gdzieś ktoś podpytywał i w ogóle, ale na razie Rafał jakoś ucina od razu ten temat. Ale ja jestem taka wojownicza babka. No właśnie dlatego my to wiemy. To nie jest z alkoholu, tylko właśnie z dopingowania. Ja to w ogóle uwielbiam. Ja jestem najgłośniejsza zawsze na hali i robię największy hałas. Ja uwielbiam sport, od lat jestem z tym związana. Jeśli chodzi o jakieś tam gale, czy nie jestem przeciwnikiem może. Wiadomo, że to są sztuczne pompowane jakieś tam pieniądze, ale myślę, że każda gala motywuje ludzi do uprawiania sportu. Jeśli ktoś jest inteligentny, odbiorca tych gal, to myślę, że zawsze coś pozytywnego z tego wyciągnie. Nam tak samo chodzi o sport. Jeśli występują tam osoby średnio związane ze sportem, ale jeśli jest to aspekt sportowy, to myślę, że jak najbardziej jest to coś pozytywnego. My jesteśmy zajarani sportem. My tych młodych ludzi motywujemy i dopingujemy do tego, żeby oni dbali o siebie i żeby coś w życiu robili. Mój mąż zresztą od lat jest abstynentem, on tylko w sporcie. Ja tam w sporcie. To jest uzależnienie. I w sporcie i w około sporcie, ale ktoś musi być taki, że tak powiem, bardziej rozrywkowy, a ktoś musi siedzieć bardziej stricte w sporcie. Także jakoś się uzupełniamy. Ale okrągłą drogą troszkę uciekłaś od pytania, bo tak, pytanie nie, było, nie. Czy miałabyś ochotę w ogóle w ten sposób zawalczyć? Już nie mówię chociażby na któryś z tych gal, ale czy w ogóle masz ochotę? W tym, no nie wiem. Kiedyś brałam pod uwagę, bo ja nie ukrywam, my nie poznaliśmy się na sali treningowej. To było tak, że my poznaliśmy się, a że Rafał uprawiał ten sport, no to po prostu tak z biegiem czasu weszło to u mnie, ta zajawka, żeby po prostu jakoś w ogóle się widzieć, bo on cały czas był na sali, no to stwierdziłam, no to jak już jest taki dojęty i zrzędliwy i cały czas się koło mnie kręci, a tutaj nigdy go nie ma, no to po prostu stwierdziłam, że no może pasuje się też sportem zainteresować. No i tak już od 16 lat. Także to jest kawał czasu, ale nigdy nie padły jakieś takie konkretne propozycje. Dlatego ja tak omijam temat, bo nie wiem, nie uważam, że jestem nieśmiałą osobą, ale nigdy się nie wciskam na siłę. Kiedyś za czasów studiów miałam taki okres, gdzie chciałam startować w tych akademickich.
zawodach, bo jednak te stypendia akademickie były wtedy bardziej brane pod uwagę niż takie nawet za mistrzostwa Polski amatorskie. Więc tak sobie pomyślałam, że może, ale wtedy Rafał, absolutnie to nie jest sport dla kobiet. No i tak już się utarło w naszym domu, że to nie jest sport dla kobiet. Czyli temat mamy zamknięty. Nie. Bo to Rafał powiedział. Nie, no na razie tak jak mówię, no nie było jakichś takich konkretów, więc gdzieś tam pokątnie jakieś takie śmieszne tematy ktoś podrzucał przy okazji wcześniejszych gal, ale to bardziej dla śmiechu ja to traktowałam, nie, nic konkretnego. Następna gala w Nowym Sączu, czy chcecie wrócić tu do Gorlic, bo wy jesteście w tej chwili już związani z organizacją FBF, tak. Współpracujecie razem, dostarczacie też zawodników na szerokich polach, co wcześniej nie było, nie miało aż w takim wymiarze miejsca. Nam się świetnie tutaj układa współpraca z Tomkiem Mordarskim, z trenerem z Gorlic i naprawdę dużo fajnych rzeczy możemy wymyśleć i gdzieś nadajemy na tych samych falach. Czy w Sączu? Ja myślę, że troszkę w Sączu, no powiem wprost, moim zdaniem, bo jeśli to jest, jeśli pytacie Państwo o moje zdanie, no to moim zdaniem troszkę w Sączu przejadł się temat. Jednak te mniejsze miejscowości mają ten swój klimat i jest troszkę więcej przyjaznych osób podczas organizacji takich przedsięwzięć, więc nie wiem, zobaczymy, ale nie ciśniemy na ten Sącz. Absolutnie. Tu trzeba przyznać, że w Gorlicach dzisiejsza gala naprawdę wzbudzała duże emocje i to, co powiedzieliśmy, rozmawialiśmy wcześniej, że gale tego typu troszkę może mniejsze, ale naprawdę z klimatem i to się odczuje i w transmisji, i generalnie tutaj na hali. Tak jak już wcześniej wspominałam, jest to spore doświadczenie, bo to już te kilkanaście lat, których nie widać, że tak skromnie przypomnę, jest doświadczenia. I widzimy jednak, że te mniejsze gale rzeczywiście spisują się i dają taki rezultat, jakiego my oczekujemy. Także naprawdę warto tutaj robić, bo ci kibice tego oczekują. To było widać. Świetnie. No nie spodziewaliśmy się kompletu widzów. Gdzieś tam po cichu wierzyliśmy, że no fajnie by było zapełnić tą halę, mimo że mniejsza, aczkolwiek no wtedy automatycznie mniej mieszkańców w danej miejscowości, ale tutaj się wszystko udało w 100%. Nie mamy jakichś konkretnych planów. No my zobaczymy, co nam życie przyniesie. My mamy zawodników, którzy są cały czas gotowi do walki. Naprawdę u nas chłopaki to zresztą życie pokazuje. Nawet sam Rafał nieraz dostawał propozycję 2-3 dni przed walką i to były walki, nie wiem, w Japonii nawet. I to nie było jakieś kalkulowania, co, ile, za ile, tylko ubieram się, pakuję i komunikuję w domu, że jedzie. No to jedziesz, szczoteczka, pasta i jedziemy. Nikt z nas, myślę, nie robi tego stricte w celach zarobkowych. To nie jest dla jakiegoś fejmu, dla bycia celebrytą, bo ja mówię, że przez te kilkanaście lat to ten rynek jeszcze nie był taki rozwinięty, więc te zajawki i w ogóle to jest taki szczery sport dla nas od lat i tak już zostało, także na razie nie kalkulujemy, zobaczymy co nam przyniesie czas, ale tak jak mówię, no nasi zawodnicy, oni jakbyśmy dali propozycję walki za 3 dni, to przypuszczam, że nie byłoby problemu. Ja przypuszczam, że jakbyśmy do nich zadzwonili teraz, do chłopaków, i powiedzieli, że jest coś za godzinę, to też by się znaleźli chętni. Długo prowadzicie klub, przypomnij nam. Prawie, że. No wtedy akurat jak my zaczęliśmy się spotykać, to akurat trener Rafała wyjechał za granicę w celach zarobkowych, bo to jednak to były czasy, kiedy na tym sporcie nie można było zarobić, nie można było wyżyć, utrzymać rodziny. No i wtedy Rafał jako młody chłopak stwierdził, że gdzieś mu się to spodobało i nie może tego tak zostawić. Spotkał odpowiednich ludzi na swojej drodze i pociągnęliśmy to dalej. I od tego czasu mamy tak, jak mamy. Mamy takich zawodników na naprawdę wysokim poziomie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także dziękujemy za zaproszenie na galę, dziękujemy za cały event udany i cieszymy się, że to się wszystko udało. No i co, trzymamy kciuki za Rafała na Białorusi za miesiąc i oby ta walka była dłuższa, tak jak mówisz, żeby Rafał nie roznosił domu przypadkiem. Trzeba mu zabawki zabrać. Bo tutaj na pewno będzie ciężko, bo on się po prostu lubi bić.
To nie chodzi o wygraną, przegraną. To jest człowiek, który uwielbia ten sport, ale on lubi dłuższe walki, lubi spędzać na tym ringu jak najwięcej czasu. Jak ja już widziałam po walce jego minę. No, cieszymy się bardzo, ale wiemy, że ciosy na wątrobę też to są takie ciosy, które odcinają, no i człowiek nie ma ochoty już więcej walczyć. My również bardzo dziękujemy za przybycie. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. I ta walka za miesiąc, jeszcze tak króciutko skończę. Uważam, że to ta walka za miesiąc to będzie najważniejsza jego walka w życiu. Bo walczył Rafał w Stanach, walczył w Japonii, w Tajlandii na turnieju w Infusion, ale ta walka za miesiąc, on jest solą w oku swojego rywala. To jest jego jedyna przegrana i ja wiem, że on będzie go chciał ubić jak kotleta. A będziemy walczyć o to, żeby to Rafał był tym ubijającym. Tego ci życzymy. Do usług, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy serdecznie.